Dzień dobry. W poprzednim odcinku przedstawiłem tę część teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, w ramach której Rawls określa własności sytuacji początkowej. Jest to sytuacja, w której powinniśmy dokonywać wyboru zasad sprawiedliwości. Sytuacja ta jest w ten sposób skonstruowana, że według Rawlsa jest prawdą, że jakiekolwiek zasady byśmy w takiej sytuacji wybrali, byłyby to zasady bezstronne i uczciwe. Byłyby to zasady sprawiedliwości par excellence. Dzisiaj omówię pokrótce treść tych zasad. Zauważmy na wstępie, że są to zasady mające być alternatywą dla sprawiedliwości rozumianej w kategoriach utylitarystycznych. W sytuacji początkowej nie zgodzilibyśmy się według Rawlsa na żadną wersję utylitaryzmu. Pierwsza z zasad sprawiedliwości dotyczy wolności. Jest zasadą charakterystyczną dla myśli liberalnej. Zasada ta głosi, że każda osoba ma mieć równe prawo do najszerszego, całościowego systemu równych, podstawowych wolności możliwego do pogodzenia z podobnym systemem wolności dla wszystkich. Zatem na przykład nasza wolność sumienia, zgromadzeń, słowa, wolność praktyk religijnych, nietykalność osobista, nasze wolności polityczne, na przykład czynne i bierne prawo wyborcze, powinny być tak szerokie, jak tylko daje się to pogodzić z podobnym zakresem wolności dla wszystkich innych członków społeczeństwa. W kontekście omawianej zasady warto zwrócić uwagę na dwie ciekawe cechy podejścia Rawlsa. Po pierwsze, Rawls wprowadza do swoich zasad tzw. porządek leksykograficzny. A ponieważ zasada maksymalnej równej wolności jest zasadą pierwszą, oznacza to, że żadne inne względy sprawiedliwości nie mogą służyć uzasadnieniu ograniczenia wolności. Załóżmy na przykład, że żyjemy w świecie, w którym ograniczenie wolności wyznawania pewnej religii miałoby bardzo pożądane społecznie konsekwencje. Na przykład pomogłoby w wyeliminowaniu ubóstwa materialnego i ignorancji wśród najgorzej sytuowanych warstw społecznych. Wciąż na mocy odzwierciedlonej we wspomnianym porządku leksykograficznym priorytetu wolności, ograniczenie wolności wyznawania takiej szkodliwej religii byłoby niesprawiedliwe. Wolność może być oczywiście ograniczana, ale tylko na rzecz samej wolności, a nie jakichkolwiek innych podstawowych dóbr społecznych. Te dozwolone przez pierwszą zasadę sprawiedliwości ograniczenia wolności mogą przybierać interesującą formę. To jest druga z cech rawlsowskiego podejścia do wolności, o której chciałem wspomnieć. Na przykład Rawls, podobnie zresztą jak John Stuart Mill, nie wyklucza konieczności przyjęcia w pewnych okolicznościach rozwiązania, zgodnie z którym ludzie inteligentniejsi i lepiej wykształceni mają więcej niż jeden głos w wyborach do ciał ustawodawczych. Jednak według Rawlsa uzasadnienie takiego rozwiązania musi odwoływać się do jego pozytywnych skutków dla sprawy wolności innych. Rozważmy chyba najmniej kontrowersyjny przypadek, w którym odejście od reguły jedna osoba, jeden głos mogłoby być uzasadnione na mocy odpowiednio uszczegółowionej pierwszej zasady sprawiedliwości. Otóż byłoby tak w hipotetycznych okolicznościach, w których realizacja reguły jedna osoba, jeden głos prowadziłaby do sytuacji, w których wolność słowa i, dajmy na to, nietykalność osobista osób niewykształconych byłaby istotnie gorzej chroniona niż wówczas, gdyby sprawami ochrony tych wolności zajmowali się ludzie wybrani w wyborach, w których każda osoba wykształcona miałaby dwa głosy zamiast jednego. Druga zasada sprawiedliwości Rawlsa stwierdza, że dopuszczalne są jedynie takie nierówności społeczne i ekonomiczne, które są z korzyścią dla najgorzej sytuowanych oraz związane są z urzędami i pozycjami otwartymi dla wszystkich w warunkach uczciwej równości szans. Najpierw skoncentrujmy się na idei karier otwartych dla wszystkich w warunkach równości szans. Odnotujmy, że ową równość szans możemy rozumieć dwojako. Z jednej strony możemy rozumieć ją czysto formalnie. Taka formalna równość szans oznacza po prostu tyle, że szanse kariery zawodowej są podobne dla ludzi o podobnych umiejętnościach, wiedzy i motywacji. Na przykład w ramach takiej formalnej równości szans żaden zawód nie jest zamknięty dla osób o danym kolorze skóry.
a procesy rekrutacji na wszystkie stanowiska prowadzone są w oparciu o kryteria merytoryczne. W procesach tych nie są stosowane żadne praktyki dyskryminujące, tak więc nie ma żadnych przeszkód, by osoba określonej płci nie mogła dostać dowolnego stanowiska, jeśli tylko spełnia kryteria merytoryczne potrzebne do jego zajmowania. To jednak według Rawlsa nie wystarczy. Formalna równość szans nie jest wystarczająca dla równości uczciwej, a więc autentycznej. Autentyczna równość szans wymaga, aby podobne szanse kariery miały osoby przychodzące na świat z podobnym zestawem predyspozycji talentów. Oznacza to, że wymogiem sprawiedliwości jest tworzenie warunków, w których osoby takie mają podobne możliwości rozwoju swoich cech. Tych cech, które są istotne z perspektywy ich szans życiowych, na przykład szans zajmowania pozycji związanych z władzą i odpowiedzialnością. Warto podkreślić, że wymóg ten nie jest po prostu sposobem kompensacji uprzednich niesprawiedliwości. Aby wyjaśnić tę kwestię, wyobraźmy sobie uproszczoną sytuację. Załóżmy, że w danym społeczeństwie istnieją duże różnice w poziomie zamożności. Ale różnice te nie są rezultatem niesprawiedliwości, na przykład wyzysku jednych przez drugich. Załóżmy także, że w społeczeństwie tym funkcjonuje jedynie prywatny, zorientowany na zysk ekonomiczny system edukacji. Przy kilku dodatkowych, względnie realistycznych założeniach otrzymamy układ, w którym szanse rozwoju talentów naturalnych dzieci będą uzależnione od poziomu zamożności ich rodziców. W rezultacie dystrybucja karier w społeczeństwie będzie zależna od dystrybucji bogactwa, nawet wówczas, gdy przestrzegana będzie formalna równość szans. Po prostu, statystycznie, dzieci z bogatszych domów będą otrzymywać lepszą edukację niż dzieci o podobnym poziomie talentu, lecz pochodzące z uboższych środowisk. W rezultacie nabędą owe dzieci pochodzące z bogatszych domów lepszych kompetencji istotnych dla perspektyw powodzenia w konkurencji o rozmaite, szeroko rozumiane, korzystne pozycje społeczne. Według Rawlsa taki układ jest sprzeczny z drugą zasadą sprawiedliwości, jako taki jest niesprawiedliwy. Sprawiedliwość wymaga autentycznej równości szans, a zatem państwo jest zobowiązane do wyrównywania tych szans, na przykład poprzez system bezpłatnej edukacji publicznej. Dzięki autentycznej równości szans dystrybucja karier zostaje w znaczącym zakresie wyłączona spod wpływu arbitralnych przygodności historycznych i społecznych. Jednak przygodności naturalne, to kto i jakie posiada talenty, są również arbitralne. Dlaczego więc dystrybucja ważnych podstawowych dóbr społecznych, zwłaszcza dochodu i bogactwa, miałaby pozostawać pod ich wpływem? Druga zasada sprawiedliwości koryguje także tę arbitralność, to znaczy arbitralność loterii naturalnej. Koryguje ją, wprowadzając zasadę zróżnicowania, the difference principle. Zgodnie z tą zasadą należy maksymalizować oczekiwania dóbr jednostek najgorzej sytuowanych. W rezultacie nieuzasadnione są na przykład wszystkie takie nierówności ekonomiczne, których zmniejszenie można wykorzystać na poprawienie oczekiwań jednostek gorzej sytuowanych. Przyjmijmy, że grupę najgorzej sytuowanych wyznaczamy w taki sposób, że są to jednostki w pełni i aktywnie partycypujące w kooperacji społecznej, których poziom zamożności dochodu jest równy lub niższy od reprezentatywnego robotnika niewykwalifikowanego. Kiedy różnice ekonomiczne między tak wyznaczonymi najgorzej sytuowanymi, a najbardziej uprzywilejowanymi, powiedzmy dużymi przedsiębiorcami, są sprawiedliwe? Wtedy, gdy bez ich obecności w określonym wymiarze, perspektywy ekonomiczne najgorzej sytuowanych byłyby jeszcze gorsze. Mogłyby być jeszcze gorsze, na przykład wówczas, gdyby zmniejszenie tych nierówności skutkowało brakiem w systemie wystarczających zachęt kapitalistycznych dla ludzi posiadających odpowiedni potencjał do tego, by budować duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa dające pracę wielu ludziom i wpłacające do budżetu duże sumy tytułem podatków. Zwróćmy uwagę na fakt, że chociaż Rawls wychodzi od przesłanki egalitarystycznej w tym sensie, że generalnie nierówności wymagają uzasadnienia korzyściami
tych znajdujących się w gorszej sytuacji, to jednak wbrew intuicjom egalitarystycznym nie przypisuje żadnej wagi nierównościom względnym jako takim. Zupełnie fikcyjnie wyobraźmy sobie, że zmniejszenie dystansu ekonomicznego między osobami reprezentatywnymi dla najlepiej i najgorzej sytuowanych o $1 miliard dochodu rocznie skutkowałoby pogorszeniem perspektyw osoby reprezentatywnej dla najgorzej sytuowanych o 1 cent w skali roku. Z perspektywy Rawlsa redukcja tej nierówności w opisanych warunkach byłaby niesprawiedliwa. Na koniec podkreślmy, że proponowane przez Rawlsa zasady można próbować podważać, jeśli ktoś uzna je za nieprzekonujące, z trzech zasadniczo różnych perspektyw. Po pierwsze, można utrzymywać, że wbrew argumentacji Rawlsa, w sytuacji początkowej nie wybralibyśmy jego dwóch zasad sprawiedliwości. Można wskazywać, że rawlsowska próba wyprowadzenia tych zasad z warunków sytuacji początkowej jest obciążona błędem. Po drugie, można argumentować, że chociaż dwie zasady sprawiedliwości wynikają z sytuacji początkowej, to jednak sama ta sytuacja jest źle określona, w szczególności własności umawiających się stron powinny być inne niż postuluje to Rawls. Wreszcie, można całkowicie odrzucić perspektywę kontraktową. Można zaprzeczyć, by trafną koncepcję sprawiedliwości można było zidentyfikować, zastanawiając się nad tym, jakie zasady sprawiedliwości wybralibyśmy w hipotetycznej sytuacji zawierania umowy społecznej.